Przydanym haszła właśnie w latach 60. miała 82 tysiące haseł, 82 tysiące haseł i średnia haseł, która musi być oczywiście obliczona, żeby to wszystko umieścić, była 17 wierszy. Dla przykładu ta encyklopedia popularna, o którą was pytałem, średnia była mniej więcej 7 wierszy. I teraz pierwsza rzecz, to musi powstać po tej decyzji, że tyle tysięcy haseł ma być w danej encyklopedii, to musi powstać na początku punktem wyjścia jest zestaw haseł. Czyli po prostu, inaczej mówiąc, lista haseł alfabetyczna, która tworzy potem strukturę tą wyjściową. Potem gościem szkolnej telewizji internetowej jest pan Adam Stanisław Karłowski, encyklopedysta, potomek rodu Karłowskich z Mystek i przez ponad 30 lat redaktor prowadzący najbardziej znanych encyklopedii jednotomowych PWN, które w naszych domach goszczą na półkach w biblioteczkach. Proszę powiedzieć na początku, jakimi cechami powinien się charakteryzować prawdziwy encyklopedysta, dobry encyklopedysta? No przede wszystkim jednak wszechstronność wykształcenia, bo to jest właściwie warunek sine qua non. Dlatego ja mam za sobą 3 fakultety. Hobby takim bardzo ważkim w moim życiu jako młodego człowieka była hodowla koni. Tak, tak. My tutaj się zapoznaliśmy z pana biografią na lekcjach języka polskiego. Pan jest gościem w naszej szkole w związku z działającym tutaj od kilku miesięcy projektem Stąd mój ród, historia naszych rodzin, który dotyczy bezpośrednio pańskiej rodziny, także pana. Proszę powiedzieć, jakie są wrażenia pana po przyjeździe tutaj do Targowej Górki, kiedy może pan zobaczyć już pewne przygotowania? Oczy cieszą, prawda? No więc muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony tym zbiorem właśnie tych takiej dokumentacji właściwej, bo tutaj nie ma takich materiałów, które są tylko jakąś recenzją czy kontynuacją jakichś takich tytułów czy zdarzeń, które mają wymiar już tylko wspomnieniowy przez kogoś, tylko tu na przykład, jeżeli chodzi o ilustracje, o całą tą wersję taką, gdzie się prezentuje tych członków tych rodów. Więc to jest imponujące, bo przecież to wymagało szeregu takich zabiegów i fotograficznych na początku, potem reprodukcyjnych. Także no, jest imponujące. No i tutaj dzisiaj też właśnie miałem bardzo dobrą okazję, żeby w tej wspaniałej szkole, która no, w ogóle mnie zadziwia wszystkim, że tak można było zwerbować i właściwie usposobić młodzież, żeby się zainteresowała tymi rodowodami ważnych postaci na tym terenie. Powróćmy jeszcze na chwilę do encyklopedii. Gdyby można podsumowywać w takich statystykach, ile godzin, ile osób,
ile, jak tworzy się encyklopedia? I oczywiście to suma tych haseł w przypadku na przykład tej jednotomowej najbardziej 28, która się doczekała 28 wydań, to jest 2 600 000 nakładów, ponieważ każdy egzemplarz jest czytany nie tylko przez jedną osobę, bo jak trafia do rodziny, to statystycy podali, że 19 milionów Polaków korzystało, jak ja to mówię, w takim miłym cudzysłowie, z moich dzieci, czyli z moich encyklopedii. Proszę powiedzieć, tylko i wyłącznie pan? Nie, oczywiście mnóstwo osób pracuje nad tworzeniem encyklopedii. Można powiedzieć, że do takiej encyklopedii, to co najmniej jednotomowej, to co najmniej około 500 autorów i recenzentów bierze w tym udział. Bo jeżeli chodzi o liczbę, na przykład, to dla przykładu powiem, liczbę autorów i recenzentów przy 13-tomowej encyklopedii, Wielkiej Encyklopedii Powszechnej, to było około 2000. Jeszcze powróćmy na koniec może do Katynia. Tak. Z którym pewnie jest pan osobiście związany, ale ja mówię o tym szczególnie dlatego, że w naszej szkole tematyka zbrodni katyńskiej to przez ostatnie 2 lata był priorytet, dlatego że w szkole mamy ziemię z grobów katyńskich, którą przekazał nam odkrywca tych mogił. Właśnie pana ojciec zginął. Mój ojciec Jerzy Miednaje po prostu był w obozie w Ostaszkowie. Proszę opowiedzieć o tym incydencie, który towarzyszył właściwie szerzeniu prawdy w encyklopedii. Tak, no się więc, nie udało. Więc myśmy oczywiście, co było oczywiste, no bo jak może być polska encyklopedia bez hasła Katyń? No więc żeśmy, to hasło zostało opracowane. Jeszcze taki był rygorystyczny przepis, że żaden tekst nie zostanie przyjęty do druku przez drukarnię, jeżeli nie ma zwolnienia przez cenzurę. A cenzura wtedy jeszcze miała taki straszny przepis w naszym pojęciu, bo dotyczący ludzi. Mianowicie były tak zwane w cenzurze listy proskrypcyjne, polegające na tym, że oni mieli już z Komitetu Centralnego, tam z Wydziału Nauki i Oświaty, listy osób, których nie wolno zamieścić w encyklopedii. I tak samo było z Katyniem, ze zbrodnią. I teraz oczywiście Katyń był zamieszczony i oni tam czytają, prawda, zbrodnia NKWD. No i daliśmy to hasło, poszło do cenzury, a oni w miejscu, gdzie było napisane zbrodnia dokonana przez NKWD, czyli prawda, to skreślili i napisali zbrodnia dokonana przez hitlerowców. Hasła nie ma, ale ciekawe, że czytelnicy doskonale wiedzieli, co się za tym kryje, że nie mogliśmy napisać prawdy, tośmy zrezygnowali z tego hasła. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Gościem Szkolnej Telewizji Internetowej był pan Adam Stanisław Karwowski. Do zobaczenia jutro podczas uroczystości. Dziękuję. Miło mi i bardzo się cieszę, że wezmę w tym udział, bo to wszystko są moi przodkowie. To przygotowanie jest imponujące i się spotkamy na uroczystości. Bardzo dziękuję.